fintech generalnie zyskał bardzo mocno na pandemii. To widać po pierwszym kwartale 2021 roku, że jeśli chodzi o finansowanie na rynku fintech, mamy rekordowe. I co ciekawe, Europa bardzo mocno się wyróżnia na tym tle i pierwszy raz pokonaliśmy rynek azjatycki pod kątem wielkości rund finansowania. Myślę, że to jest duży sukces dla Europy. Jeśli chodzi o obszary działania fintech, to można wyłuskać kilka, czyli payments, czyli płatności, rynek kapitałowy i rynek wealth management. Oczywiście, że są perspektywy dla mniejszych graczy. Znaczy, trudnym wyzwaniem jest to, że faktycznie ostatni kwartał, który mamy dane i analizowaliśmy, to faktycznie 75% z tych rund finansowania stanowią mega rundy, czyli powyżej 100 milionów dolarów. Ale myślę, że dla małych firm to oczywiście, tak? Trzeba dążyć do tego, żeby budować produkty, które są globalne, które możemy sprzedawać nie tylko na rynku polskim czy naszym, na przykład obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, tylko takim, który jest produktem globalnym. I myślę, że musimy nie bać się podbijać świat. To wtedy na pewno znajdzie się fundusz czy też inwestor, który będzie chciał włożyć pieniądze w naszą spółkę.